Volvo FH16, system audio. Tym przyciskiem włączamy i nam się odpala. Jest to Information Display Galaxy A70 podłączony, czyli Bluetooth. Tutaj w tym momencie słychać mojego audiobooka. Wyciszymy go. Mute tym przyciskiem, nie mute. Tutaj mamy fon, wtedy pokażą nasze przyciski i nasze kontakty się, ostatnio wybierane numery, słuchaweczka i w ogóle. Żeby zmienić na radio, wciskamy audio i przechodzimy tymi strzałkami. Najpierw audio, później tymi strzałkami. Radio, iPod USB, CD, AUX, Bluetooth, radio. Wybieramy radio. Tutaj mam OK. Wciskamy 1. To jest stacja zaprogramowana przeze mnie w Polsce, Radio Z, ale my jesteśmy we Włoszech. Żeby przejść do stacji, wciskamy ten przycisk. Tutaj mamy również głośność na mute. Wciśnięte mamy. Tutaj mamy głośność w kierownicy. Uciszamy. Mute. I tu jest radio. Jak wciśniemy ten przycisk, najpierw musimy przejść. Tutaj mamy komputer. I tu w tym przyciskiem wciskamy zmianę na radio. I wtedy jest. Jak wciśniemy znowu tym przyciskiem, to mamy wtedy listę stacji. Tajny, Popale, Radio Maria. To nie jest polskie Radio Maria, jak widać nie jest dużo. Skanowanie, intro, autoprogramowanie, DJ. Stacje są włoskie, gdyż jesteśmy we Włoszech. Do radia możemy podłączyć USB, AUX. Tu mamy odtwarzacz płyt CD. Tutaj, jak widać, mamy mikrofon, który zbiera nas w głos, gdy rozmawiamy na przykład przez Bluetooth. Rozmawiamy przez 4 głośniki. Bardzo łatwo podłączyć Bluetooth. Jak podłączamy Bluetooth? Nie jest to takie proste. Audio i no, Escape najlepiej. I teraz mamy Bluetooth. I teraz mamy, na przykład tymi strzałkami lecimy, tak? Dobrze? Nie dobrze. Nie to takie łatwe. Radio. No, dobra. Escape. Jeszcze raz. Tu mam przycisk Escape. Powiem, że podłączyć na przykład Bluetootha do tego radia nie było takie proste wcale. No to jest clear, alarm, ustawienia. Dobra. O, jest telefon. Ustawienia. Jednak po prostu tym kręcimy. I się zmienia. Jeszcze raz. Escape. Escape. Telefon. Audio. OK. No to mamy radio, Bluetooth, AUX, ustawienie radia. Bluetooth. OK, ładuję i no jest mój. Zatrzymany audiobook. Stephen King, Peter Strauss, Talizman. Chyba polecam. Książka z dawien dawna. Dobra, wychodzimy jeszcze raz. Escape. Escape. Audio. I teraz kręcimy ustawienia. OK. Urządzenia Bluetooth. OK. Wczytywanie. Galaxy A70 iTeam. Czyli telefon obsługiwany obecnie przez iTeam. Odłącz urządzenie, podłącz nowe urządzenie. Odłącz urządzenie, usuń urządzenie. I takie możliwości z tym Bluetoothem. Jeszcze raz, jak podłączyć? Więc tak. Na przykład Escape. Escape. Menu główne, wchodzimy, audio, alarm, ustawienia, urządzenia Bluetooth. OK. Kierujemy tą gałką, kręcimy,
tą gałką i wciskamy OK. I wtedy mamy podłączenie do tego. Bardzo ważne, bo ja się dużo jebałem. Tak, jak ktoś chce, to już wie, jak podłączyć. No to jest ma w miarę dobre, ma RDS, ma dodatkowe funkcje, jedynka, dwójka, trójka, można sobie ustawić te, zapamiętać, zaprogramować stację, Escape, audio, Bluetooth, audio, bardzo szybko, radio, Air Italia, autoprogramowanie, wczytywanie i tak dalej. I na przykład co my sobie mód, dobra, nie możemy głosu słuchać, bo wtedy nie, film nie przejdzie na YouTube'a, jak będzie radio. I na przykład Radio Italia, Mondo, LMC. Oczywiście mogę też sterować tym z klawiatury, tutaj się zmienia. No, w trakcie jazdy wiadomo, że to lepsze. Number one radio. City Zeta RTL 102,5. Radio, telewizja Luksemburg, jakby ktoś nie wiedział. Kasnowa, widziałem. Kiss Kiss jest chyba fajną stacją. No to sobie zaprogramujemy na trójkę. I już. I mamy na trójce ten. Posiada RDS. RDS ma funkcję oczywiście AF, czyli cały czas szuka naszej stacji, żebyśmy nie zmienili. AF, TF to chyba informacje dla kierowców i news. Trzy opcje tego. Trzy opcje RDS-u takie są. AF, TF i tak dalej. AF to jest oczywiście szukanie danej stacji, żeby nie było. Jak już mówiłem, można podłączyć USB, AUX, tablet, komputer i wszystko przez Bluetootha. Wyłączamy tutaj, włączamy system Bluetooth. Galaxy A70 został podłączony. Od razu na samym początku tylko włączanie. Jeszcze raz, jak ustawić Bluetooth? Escape. Aha, przełączamy, zobaczymy, czy tutaj się da ustawić. Radio, ustawienie audio. A, ustawienie audio, to jest głośność do pedału. Basy, możemy sobie ustawiać, jest parę funkcji, prawda? Basy, średni, basy, wysoki chyba z tego, co rozumiem, jest. Dobra, były jakie były, takie zostawimy. Escape, Escape, tutaj też mamy Escape. A, jest, wyszliśmy do audio. I teraz sprawdzimy, czy tym przyciskiem, tak, w tym też możemy kierować się do ustawienia, nie tylko tą gałką urządzenia Bluetooth. Czyli musimy wejść, nie radio, nie iPod USB, tylko po prostu do menu główne, naciskając Escape i wtedy sobie możemy podłączyć jakoś telefon. Radio gra w miarę dobrze. System wiadomo, trzeba się trochę w niego wprawić, żeby go zrozumieć. I wtedy jest ok. Jest dosyć intuicyjny. Tutaj ta klawiatura, mówię, telefon, można bez problemu rozmawiać w trakcie jazdy. Głos jest bardzo dobrze nas słychać. My również świetnie w głośnikach słyszymy naszego rozmówcę, jeśli jest w dobrym zasięgu i tak dalej, i tak dalej. Funkcje, jakie tutaj są dodatkowe, Navi, funkcja oczywiście niedostępna, kamera też jest funkcją niedostępną, audio, no to tak, radio, Air Italia. Przyciśnij OK, żeby otworzyć stację, listę stacji. No, w zależności od kraju to się zmienia. Tutaj mamy takie. I co będzie, jak wciśniemy trójkę? Zapisało się nasze? Audio. Radio. OK. A wpiszemy trójkę. No i co? Na trójce zapisało się Air Italia. Ja niby chciałem wybrać Kiss Kiss Kiss, ale wciśniemy jedynkę. No to jest 107,5, czyli tak jak zapisałem Z-kę. Dobra, spróbujemy jeszcze raz ustawić. Audio, radio. OK. OK tym.
Mamy, wpisuje nam się i lecimy tu przyciskiem przy kierownicy. City Sim Radio Italia del Mondo LMC Virgin Number City ISO Radio Radio 1 RPL RPL Impuls robią tak, jesteśmy we Włoszech. No jest kis. No i wpisuję, tu jest jakaś szóstka już, ale zobaczmy. ...97,8 i dobra, i tak, jeden... Nie, wyjdźmy z tego, escape'em. Jeden, escape. Nie, wejdźmy w radio. Gdzie jest radio? Audio. Radio, okej. Mamy to i wciskamy pierwsze. Okej. Dobra, jedynka jest to. Druga jest to. No, jednak trójka jakoś mi się nie zapisała. No, pod szóstką zobaczmy. Nie. Nie udało mi się zapisać jednak tego radia. Dobra, to na razie tyle chyba wszystko. Radio jest dobre, parę funkcji ma. Audio. Radio. Wyłączyłem. Jeszcze raz. Gdzie są ustawienia? Galaxa 700. To samo radio. OK. Escape. CD, Bluetooth, AUX, ustawienia audio. I tak możemy sobie parę. Głośność, kanały głośników, autogłośność, dźwięki tła, feder, bas, średnie i tak dalej. Parę ustawień jest. Dobra, to chyba na tyle, co chciałem powiedzieć. I radio jest całkiem nieźle, jeśli chodzi o ten samochód. Można byłoby to jeszcze móc film odtwarzać, być może się da, ale w sumie mam większy odtwarzacz.